Jeżeli chodzi o skuteczność mikrodyscektomii, to oczywiście musimy zacząć od tego, że muszą być najpierw odpowiednie kwalifikacje. Musimy rzeczywiście wiedzieć, że mikrodyscektomią jesteśmy w stanie tę procedurę wykonać w sposób odpowiedni dla danego pacjenta. Skuteczność mikrodyscektomii ocenia się w procencie pacjentów, którzy wracają do normalnego życia. Oczywiście są różne kwestionariusze, które można stosować, polegające na ocenie jakości życia, tak? Ale jakby i w badaniach klinicznych, bo tak się ocenia skuteczność, my nie oceniamy skuteczności danej procedury w gabinecie lekarskim, bo no, obarczona jest dużym błędem, bo część pacjentów może pójść do innego doktora, prawda, nie pojawić się na kontroli i tak dalej. Więc skuteczność oceniamy w badaniach klinicznych. I jeżeli chodzi o mikrodyscektomię, oceniana jej skuteczność jest bardzo wysoko. Jeżeli chodzi o ustąpienie dolegliwości bólowych i poprawienie jakości życia, nie mówimy czy o 100% czy 80%, tak, ale powrót do dobrej jakości życia, to jest w granicach 90-90 kilka procent zależnie od piśmiennictwa, czyli bardzo wysoko.